Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Skoki narciarskie są popularne w Polsce i japońscy skoczkowie dobrze skaczą. Ale w Japonii ten sport nie jest popularny i wiadomości o wygranych Japończyków też nie docierają do zwykłych Japończyków. I w japońskiej telewizji skoki lecą tylko na płatnych kanałach, więc nie mogę oglądać mimo że chcę. Więc japońscy skoczkowie są nawet bardziej znani w Polsce niż w Japonii. I często moi znajomi Polacy mnie pytali, jak po japońsku wymawia się ich imiona i nazwiska i co one oznaczają. Więc dzisiaj wybiorę kilku japońskich skoczków i zrobię taki odcinek. W Polsce mówi się najpierw imię, a potem nazwisko, ale w Japonii jest odwrotnie, więc będę mówić według kolejności japońskiej, kiedy będę przedstawiać wymowę. Tutaj przygotowałem listę. Dzisiaj będą Ryoyu Kobayashi, Junshiro Kobayashi, Yukiya Sato, Yumu Harada, Taiki Ito, Kenshiro Ito, Yuken Iwasa, Noriaki Kasai, Naoki Nakamura, Keiichi Sato, Taku Takeuchi, Shohei Tochimoto. Teraz postarałem się wymawiać po polsku, ale to jest bardzo trudne dla mnie. Ta lista to mężczyźni z reprezentacji Japonii na sezon 2019-2020 bez grupy U20. Jeszcze będzie Reruhi Shimizu z reprezentacji w poprzednim sezonie. O najlepszych japońskich skoczkach, którzy już zakończyli karierę, zrobię inny odcinek, jeśli ten będzie miał dużo pozytywnych reakcji. To jest lista na kolejny odcinek. Takashi Fujisawa, Yukio Kasaya, Masahiko Harada, Jinya Nishitaka, Takanobu Okabe, Naoki Yasuzaki, Hiroya Saito, Kazuyoshi Funaki, Hideharu Miyahira. Naprawdę mnie jest trudno wymawiać po polsku. Może to będzie długi odcinek, ale zostańcie do końca. Żeby nie tracić czasu, skupimy się tylko na oryginalnej wymowie i znaczeniach imion i nazwisk. Ale też będę dodawał kilka słów o każdym skoczku. Chyba Japończykom bardziej znani są ci skoczkowie ze starszego pokolenia, ale nie wiem jak jest w Polsce. I chciałbym, żebyście wiedzieli, o kim jest mowa. To zaczynamy! Ryoyu Kobayashi. To jest najlepszy japoński skoczek w tej chwili. Ostatnio częściej słyszę o wygranych Dawida Kubackiego, ale do niedawna Ryoyu rządził. I myślę, że akurat to imię może sprawić trudność ludziom spoza Japonii. To jest Kobayashi Ryoyu. Kobayashi Ryoyu. Kobayashi, a nie Kobayashi. I jeszcze zwróćcie uwagę, że SH to nie jest SH, tylko SH. I imię czytamy Ryoyu. Tutaj są dwie długie samogłoski. I R, Y, O to wszystko czytamy naraz, a nie Ryoyu. Kiedy obcokrajowcy uczą się języka japońskiego, często mają kłopot z tym R, Y. I nie dziwię się, bo to jest specyficzny dźwięk. Jednak pamiętajmy chociaż o tym, że nie wymawia się R jak polskie R. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że U jest bardzo delikatne w japońskim. Nie zaokrąglamy warg i wymawiamy tę samogłoskę w zrelaksowanym stanie. To teraz znaczenie. Nazwisko Kobayashi znaczy mały gaj i to jest bardzo pospolite nazwisko w Japonii. Kiedyś wspominałem o tym w filmie o japońskich nazwiskach, ale to jest dziewiąte najczęstsze nazwisko w Japonii. A Ryoyu to jest bardzo oryginalne imię i składa się z rzadko spotykanych znaków. Japońskie imiona można zapisywać różnymi znakami i to rodzice wybierają znaki. Więc nawet jeśli dwie osoby nazywają się tak samo, czasem używane znaki są inne. A jeśli znaki są inne, to znaczenia też są inne, bo każdy znak nosi jakieś znaczenie. Ale mimo wszystko, przed Ryoyu Kobayashim nigdy nie widziałem Japończyka, którego imię tak brzmi. Znak Ryo oznacza wzgórze, a Yu pomagać albo polecać. W internecie znalazłem wywiad z jego ojcem, na którym opowiada o znaczeniu tego imienia. Tam mówi, że Ryo to jest wzgórze i użył tego znaku, żeby zawsze mógł patrzeć na sprawy trochę z góry, czyli z lotu ptaka, żeby nie zgubić swoich celów nawet wśród innych ludzi. A Yu to pomagać i użył tego znaku, żeby pamiętał, że trzeba myśleć o innych, a nie tylko o sobie. Teraz Junshiro Kobayashi. To jest starszy brat Ryoyu Kobayashiego. Wymawia się Kobayashi Junshiro. Kobayashi Junshiro. J jest jak G, a nie J. Analogicznie judo
też po japońsku wymawia się raczej z ji, czyli judo. I junshiro, tutaj ostatnie o jest długie. Jeszcze przy oryginalnej wymowie trzeba zwracać uwagę na japońskie n, które brzmi inaczej niż polskie zębowe n. W tej pozycji przed sylabą si brzmi jak nosowe i. Junshiro, junshiro. Pierwszy znak jun oznacza nawodniony, a drugi si to wola. A trzeci ro to jest znak, który pierwotnie oznacza młodego chłopaka, ale współcześnie nic nie znaczy, a jest używany jako końcówka męskich imion. Na wspomnianym wywiadzie ojciec mówi też o znaczeniu jego imienia. Jun, bo ojciec zawsze wolał samotność, a Junshiro ma mieć dobre znajomości. A Shi, bo ojciec chce, żeby miał silną wolę i konsekwentnie starał się do końca. Teraz Yukiya Sato. Pewnie widzicie go często na zawodach. Ostatnio w Sapporo na skoczni Okurayama wygrał pierwszy dzień. Imię i nazwisko brzmią Sato Yukiya. Sato Yukiya. Sato. O jest długie. Sato to najczęstsze japońskie nazwisko, ale ma arystokratyczny wywód. Sa to nazwa odłamu arystokracji, a to jest część nazwy tego głównego rodu arystokratycznego. Ale to, że ktoś ma takie nazwisko, nie zawsze oznacza, że ma takie pochodzenie. Bo dużo jest takich przypadków, gdzie wybrali takie nazwiska, mimo że pochodzili z chłopstwa. Yuki to szczęście, a ja tego znaku nigdy nie widziałem w ludzkich imionach. Oznacza kokos. Nie wiem, czy tak miało być, ale to brzmi jak szczęśliwy kokos. Pewnie jego rodzice po prostu fonetycznie wybrali ten znak, a nie jako kokos, ale to jest oryginalne. Teraz Yumu Harada. To jest dziwne, że na japońskiej Wikipedii nie ma artykułu o nim, ale na polskiej jest. Wymawia się Harada Yumu. Harada Yumu. H brzmi inaczej niż polskie CH albo H. To jest taki dźwięk, który wydajemy, kiedy ziewamy. Ha, 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 coś takiego, a nie ha. Jeszcze yumu, yu, yu, tutaj u jest długie. Hala oznacza łąkę, a da pole ryżowe. Yu to ten sam znak, co ryoyu ma, więc pomagać albo polecać. Ten znak robi się teraz popularny w imionach, ale nie wiem, dlaczego zaczęła się taka moda. A my oznacza coś związanego z walkami i często odnosi się do sztuk walki. Teraz Daiki Ito. Jest trochę starszy i nieraz wygrywał Mistrzostwa Świata. Wymawia się Ito Daiki. Ito Daiki. Ito tutaj o jest długie. I imię czytamy jak Daiki, a nie Daiki. A i w nazwisku oznacza nazwę prowincji według starego podziału. I to miejsce jest obecną prefekturą Shizuoka, niedaleko góry Fuji. Ale ten znak może oznaczać też prowincję niedaleko Kyoto. A to oznacza wschód. Dai to jest duży, a ki oznacza cenny albo szlachetny. Teraz Kenshiro Ito. Nie ma za bardzo danych z konkursów, ale wymawia się Ito Kenshiro. Ito Kenshiro. Dwa o są długie, czyli Ito Kenshiro. I jeszcze tutaj też n brzmi jak nosowe i. Tak jak w imieniu Junshiro. I jeszcze KE, czyli K, jest większe niż w polskim i u niektórych, na przykład u mnie, jest całkiem jak KE. Więc to będzie Ito Kenshiro, Ito Kenshiro. Nazwisko brzmi tak samo jak Ito od Daikiego Ito. Ale tutaj drugi znak jest inny. Nie wschód, tylko Wisteria. To nazwisko z Wisterią ma podobne znaczenie do Sato, czyli to jest odłam, regionalny odłam arystokracji. A jeśli chodzi o imię, to Ken oznacza pokorę, a Shi to lider. A Ro to ta końcówka dla męskich imion, która ma też Junshiro Kobayashi. Teraz Yuken Iwasa. Jest jeszcze młody, bo urodził się w 1999 roku. Wymawia się Iwasa Yuken. Iwasa Yuken. W japońskim W oznacza jak polskie L, tylko z mniej zaokrąglonymi wargami. I jeszcze tutaj U jest długie. Jeszcze jest to miękkie K i potem na końcu jest N, które jest nosowe języczkowe. Czyli tylna część języka dotyka języczka i blokuje przepływ powietrza, ale jednocześnie powietrze uchodzi przez nos. To jest Ken. 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 Iwa oznacza skałę, tak jak u mnie, Iwata. A Sa to skrót pewnej nazwy miejscowości,
albo status częsty u samurajów. A jeśli chodzi o imię, to Yu to jest dzielny, a Ken to będzie szlifować, doskonalać się i tak dalej. Teraz Noriaki Kasai. Jest gwiazdą i jest znany nawet w Japonii, gdzie skoki narciarskie nie są popularne. W Pucharze Świata po raz pierwszy skoczył w 1988 roku, a nadal skacze, a dzisiaj mamy 2020 rok. U nas się mówi Legendo Kasai, czyli Legenda Kasai. I wymawia się Kasai Noriaki. Kasai Noriaki. Kasai to i na końcu nie tworzy osobnej sylaby, a jest częścią sylaby Sai. Więc jeśli zapiszemy Kasai przez J, to wtedy będzie bliżej do oryginalnej wymowy. Tutaj sylaba Li i sylaba A są osobne, więc nie czytamy tego R i A jak w słowie pizzeria. A nazwisko Kasai najprawdopodobniej pochodzi od nazwy miejscowości i dawno, dawno temu ród Kasai wziął tę nazwę na swoje nazwisko. A jeśli chodzi o znaczenia samych znaków, to K to będzie taki rodzaj bruszczu, a Sai oznacza zachód, ale mogę powiedzieć, że tutaj dosłowne znaczenie jest mało ważne. A Noriaki można podzielić na Nori i Aki. Nori to okres historyczny, kronika albo zasady. W ludzkich imionach bardziej chodzi o zasady, czyli bycie porządnym, zdyscyplinowanym. To bardzo pasuje do niego, bo bez takiego charakteru trudno jest kontynuować karierę tak długo. A Aki to jasny, ale czasem odnosi się też do bogatej wiedzy. I przez to, że Nori i Aki, te czytania są japońskie, to imię brzmi tradycyjnie, jak u samurajów. Znaki można czytać albo w japoński, albo w chiński sposób. I skoro znaki pochodzą z Chin, te chińskie czytania też są stare, ale dla nas Japończyków chińskie czytania brzmią trochę obco. Dlatego powiedziałem, że z japońskimi czytaniami imię brzmi tradycyjnie. Teraz Naoki Nakamura. Pochodzi z Sapporo i w tym sezonie jest w reprezentacji Japonii. Wymawia się Nakamura Naoki. Nakamura Naoki. Nie mówimy U tak jak w polskim, bo to inna samogłoska. I jeszcze tutaj nie pada akcent. I jeszcze Naoki, a nie Naoki. Tutaj AO to nie jest dyftong, ale mimo wszystko A jest wymawiane wyraźniej i wyżej. Nakamura oznacza główną wieś zespołu wsi. A Naoki, Nao to prosty w sensie kształtu albo szczery. A Ki to pięć drzewa albo główna część czegoś. Przy Ki jest wyjątkowe czytanie, bo ten znak zazwyczaj czytamy jako Miki. Nawet Japończyk nie przeczytałby tego imienia poprawnie za pierwszym razem. Teraz Keiichi Sato. Raz wygrał w Zakopanem jako drużyna. Wymawia się Sato Keiichi. Sato Keiichi. Nazwisko Sato jest takie samo jak u Yukiya Sato. Czyli to jest nazwisko arystokratycznego pochodzenia. A imię wymawia się jak Keiichi. Keiichi. Kei czytamy jako Ke, a nie jak Kei. Potem jest samodzielne I na końcu jest CHI, ale to jest jak Chi w polskim. Znak Ke oznacza mądry albo bystry. A Ichi to jeden, ale to jest częsta końcówka w męskich imionach i tutaj nie ma dosłownego znaczenia. Dawniej ta końcówka oznaczała, że to jest pierwszy syn, ale teraz już nie. Współcześnie czasem rodzice wybierają ten znak, żeby dziecko było na pierwszym miejscu w czymś, ale tutaj nie wiadomo, czy jego rodzice akurat mieli to na myśli. Teraz Taku Takeuchi. Jest starszy od większości członków reprezentacji i kiedyś uczył się w Finlandii. Wymawia się Takeuchi Taku. Takeuchi Taku. Między E a U jest granica sylab, więc osobno wymawiamy. A Chi, czyli CHI, jest takie samo jak u Keiichi Sato. Nazwisko Takeuchi ma różne wywody, ale oznacza miejsce ogrodzone bambusami. Take to bambus, a Uchi to wnętrze. Taku oznacza wybrać, ale ten znak jest bardzo rzadko używany w imionach. Samo Taku nie jest rzadkim imieniem, ale akurat ten wybór znaku jest ciekawy. Teraz Shohei Tochimoto. Pochodzi z Sapporo i parę razy wygrał mistrzostwa krajowe na skoczni Okurayama. Wymawia się Tochimoto Shohei. Tochimoto Shohei. Tochimoto, tutaj znowu THI, więc CHI, a nie CHI. I jeszcze Shohei, Shohei. Tutaj jest długie O i jeszcze EI, czytamy jak długie E. I jeszcze SH to będzie SH i H to będzie H, H.
więc trochę toczy to gatunek drzew. A moto to rdzeń. Sio znaczy latać, a he to równy albo spokojny. I teraz będzie ostatni skoczek tego odcinka. To jest Reruhi Shimizu. On ma bardzo oryginalne imię. Reruhi. Całe imię i nazwisko czytamy jak Shimizu Reruhi. Shimizu Reruhi. SH czytamy jak SH. I jeszcze Z najczęściej wymawia się jako DZ. Może dla Polaka ta sylaba ZU bardziej brzmi jak DZ. Ale nie zawsze Z wymawia się jako DZ. To zależy od osoby i pozycji w słowie. Reruhi. Reruhi. To imię może być bardzo trudne dla Polaka, bo tutaj aż dwa razy mamy japońskie R. I na dodatek japońskie R brzmi inaczej na początku słowa i w środku. Będzie Reruhi. Reruhi. I tutaj spółgłoski H nie wymawiamy tak głęboko jak w sylabie H. To H jest miękkie, więc to będzie hi, hi, hi. Nadal nie jak polskie hi, ale trochę bliżej. Shimizu to nazwisko oznacza czystą wodę, a imię Reruhi jest bardzo oryginalne i nigdy wcześniej nie słyszałem takiego imienia i nie brzmi nawet po japońsku. To imię składa się z trzech znaków. Re to maniera, podziękowanie albo ukłon. A ru to zostawać, ale to jest na pewno czysto fonetyczne, bo w japońskim nie ma dużo znaków na sylabę ru. Na przykład na Hokkaido często nazwy miejscowości, rzek i tak dalej mają ten znak, bo inaczej nie da się transliterować ainuskiej sylaby ru. Rumoi, rubeshibe, rusu, biruwa, sakuru i tak dalej. Więc ru na pewno jest czysto fonetyczne, a hi to latać. Latać to było też w poprzednim imieniu Shouhe, ale tutaj jest inny znak. Latać w imieniu Shouhe jest jak unosić się wysoko, a latać w imieniu Reruhi jest jak latać normalnie. Według mnie drugie latać bardziej pasuje do skoków narciarskich, chociaż nie wiem, co ich rodzice dokładnie mieli na myśli. Dobrze, teraz przedstawiłem 12 japońskich skoczków i film zrobił się długi, ale mam nadzieję, że to było ciekawe. Teraz zastanowię się, czy zrobię kolejny odcinek, więc czekam na reakcję. Cześć!